Witam Państwa, dla widzów VTV. Dzisiaj, mam nadzieję, miła niespodzianka, zmiana prowadzącego. Proszę Państwa, nazywam się Beata Kampa i zapraszam Państwa na spotkanie ze wspaniałymi kobietami z wędrującego teatru kobiet. Proszę bardzo. Danusia Padiasek. Witam. Izabela Ptak-Marczewska. Drodzy Państwo, Wędrujący Kobiet, Teatr Kobiet to jest projekt niezwykły. Projekt urzekający, łączący kobiety w różnym wieku, o różnych zainteresowaniach, ale przede wszystkim kobiety kreatywne, radosne, mające pomysł na życie. Poproszę Danusię teraz, żeby opowiedziała troszkę szczegółów. Ona jak przede wszystkim, jak tak fenomenalny pomysł powstał? Otóż ponad 5 lat temu, drodzy Państwo, było we mnie takie ogromne pragnienie, marzenie, tęsknota, żeby kobiety przestały walczyć ze sobą na tych wszystkich polach, szczególnie w relacjach, w ocenianiu się, w tych nieodłącznych takich naszych, tak zwanych kobiecych pogaduszkach przy kawie i tak dalej. I żebyśmy zrobiły coś bardzo twórczego, takiego naszego, mocno naszego, a ponieważ my połączone jesteśmy z energią Ziemi, czyli stwarzamy, czyli naszą domeną, wizją, radością i sensem, ja tak to czuję, istnienia jest tworzyć. Ponieważ akurat skończyłam kiedyś filologię polską, więc napisałam scenariusz. Po drodze zostałam trenerem warsztatów, więc pomyślałam sobie, że połączę wszystkie moje pasje w taki jeden twór, żeby to były warsztaty rozwojowe, żebyśmy my kobiety przestały się bać siebie, żebyśmy stworzyły taką kapitalną grupę kobiet w różnym wieku, bo od bardzo malutkich do pięknie dojrzałe, panie pod 70, i żebyśmy mogły wymieniać się doświadczeniem, dzielić się naszą drogą, akceptować się właśnie takimi, jakimi jesteśmy. I tak powstał Wędrujący Teatr Kobiet. Projekt sceniczno-rozwojowy. No, trzeba tutaj podkreślić, że Wędrujący Teatr ma już na swoim koncie pewne sukcesy. Nagrałyście płytę, tak. Miałyście wiele przedstawień. Mhm. Powiedz może jeszcze parę słów o tej płycie. Więc najpierw może scenariusz na formę musicalu. Napisałam o drodze kobiety. Napisałam właściwie tak bardzo z serca o tym, jak jest to trudna i jednocześnie piękna droga do akceptacji siebie, swojego losu, wieku i płci, generalnie swojej energii. I z tego, ten spektakl, brakowało mu muzyki, brakowało mu ruchu takiego tanecznego i stąd 2 lata temu nagrałyśmy właśnie płytę pod tym samym tytułem. Napisałam słowa do tych piosenek, Dariusz Bartosiewicz napisał muzykę i powstała ta śliczna, urocza płyta, która jest częścią tego spektaklu. Jeśli pozwolisz, teraz zapytam Izabelę. Powiedz mi, Izunia, dołączyłaś do Teatru Kobiet stosunkowo niedawno. Wiem, że jeżeli chodzi o duchowość, rozwój osobisty, to są tematy bardzo ci bliskie. Jesteś masażystką ajurwedyjską. Ty po prostu rozumiesz ciało, ruch. I powiedz mi, czy to był impuls, że dołączyłaś do dziewczyn? Myślę, że to był taki po prostu naturalny, następny krok w takiej mojej drodze właśnie samorozwojowej. Bo tak jak wspomniałaś, są te masaże energetyczne u mnie, to moja ukochana Aja. Ale także shiatsu, także reiki. No skoro masaże energetyczne, to i malarstwo u mnie również jest energetyczne. Maluję intuicyjnie. To są takie obrazy właśnie, gdzie można poczuć energię koloru, kształtu, po prostu taką swoją wibrację też w nich odnaleźć, albo też na zamówienie, prawda? Ktoś potrzebuje czegoś i wtedy dostaje to właśnie w takiej formie, która nie tylko jest jakby ozdobą, bo sobie wisi na ścianie, ale także oddziaływuje i jakby przekazuje tą energię danej osobie.
No i jeszcze taką ukochaną moją kolejną pasją to jest pisanie. To jest poezja, to jest także proza. No i właśnie, jak tak czerpałam z tej swojej drugiej czakry, to czegoś brakowało. Brakowało energii ruchu, energii głosu, tańca, śpiewu. Danusia, znamy się gdzieś od 3 lat, tak mniej więcej 2 lata mnie namawiała na ten teatr, ale nie byłam jeszcze gotowa i w końcu gdzieś ta gotowość przyszła i stąd się wzięłam w Wędrującym Teatrze. Myślę, że na pewno wniosłeś tam ogromną energię. Ja tu muszę publicznie... Jesteś bardzo łaskawa. Ja jestem przytomna. Przytomna staram się być całe życie i w tej przytomności umysłu tak ciebie, wiesz, szanuję twoją twórczość. Muszę powiedzieć, publicznie to powiem, że ja bardzo Izabeli zazdroszczę, ponieważ ona pisze wiersze, których potrafi prawie jak haiku, maleńka forma z ogromnym, ogromnym przekazem. No ja, żeby wyrazić to samo, to muszę tak około 18 stron napisać, ale zostawmy moje grafomaństwo. Teraz to ty jesteś za skromna, wiesz? Kochania. Może porzućmy skromność. Jesteście boginiami. Tak, naprawdę. Jesteście fantastyczne dziewczyny. Energia podczas przedstawienia, które oglądałam, to po prostu była wznosząca. Wiem, że w tej chwili jest nowy pomysł, nowy projekt. Na temat swoich odczuć ja pozwolę sobie trzy grosze dorzucić na końcu, natomiast bardzo proszę, opowiedzcie o mantrze Marii Magdaleny, mantrze jedności, skąd ta przecudna muzyka, bo część słów jest twoich, prawda, część jest oryginalnych aramejskich, ale proszę opowiedzcie. No więc tak, kochani, po prostu... Właściwie ta mantra nas tutaj przyprowadziła do studia i jesteśmy bardzo wdzięczne i szczęśliwe, że możemy o niej opowiedzieć, bo czujemy, że zostałyśmy rzeczywiście w jakiś sposób obdarowane czymś niezwykłym, przepiękną energią. A zaczęło się to właśnie od naszej ostatniej podróży, ponieważ z inicjatywy teatru współorganizujemy takie podróże duchowo-rozwojowe dla kobiet. I trafiłyśmy właśnie na wyspę Gozo, to jest taka malutka wysepka na Morzu Śródziemnym, bardzo blisko Malty, prawie nieznana, też nie słyszałyśmy o niej wcześniej. I wyobraźcie sobie, że właściwie pod koniec ostatniej właśnie tej podróży, chyba tam w przedostatnim dniu, poznałyśmy szamankę, która zaintonowała nam niezwykłą pieśń. Byłyśmy poruszone, słuchając tej pieśni, bardzo poruszone. Okazało się, że jest to pieśń, którą od wieków kobiety śpiewają dla Marii Magdaleny. Właściwie nie wiadomo, skąd ta pieśń pochodzi, skąd ona się znalazła na Gozo, ale byłyśmy bardzo, bardzo szczęśliwe, że mogłyśmy usłyszeć i że ona tak jakby zapadła w nas bardzo głęboko. Po przyjeździe do Polski no nie dało się jej nie nucić, nie dało się właściwie o niej zapomnieć. To było niesamowite przeżycie. Ja właściwie, nie wiem, pierwszy raz w życiu doświadczyłam czegoś takiego, że tak coś, wiesz, muzyka mocno, jest z tobą. Tak, ale tak mocno wniknęło, że cokolwiek, wiesz, czegokolwiek nie chciała, nie, gdzie się nie rozejrzałam, chciałam coś robić, to się nie dało. To była non-stop ta mantra. Napisałam polskie słowa do niej. Niewiele jest tych słów, bo chodziło mi o to, żeby tam tylko nasza wibracja, naszych polskich słów się znalazła. A potem te słowa otulają to, co aramejskie. Właśnie tam jest kilka słów w języku aramejskim, czyli w języku Jezusa. I powiem wam, że te kilka słów, plus te nasze polskie, plus wibracja naszych głosów, ponieważ własnym sumptem zrzuciłyśmy i pobiegłyśmy do studia, nagrałyśmy tę mantrę. Po prostu nie dało się inaczej. To nas pchało. Nagrałyśmy tę mantrę i... No i tak ona do nas przylgnęła, już była z nami. Mało tego, że była z nami, to jeszcze komukolwiek jej nie puściłyśmy, że, na przykład tak jak tobie, to kobiety mówiły, że rzeczywiście porusza, że jest jakaś taka niezwykle bliska. A nie tylko kobiety, prawda? Nie mężczyźni tylko kobiety. Mężczyźni też się wzruszają, słuchając tej mantry. Tak, tak.
tak kobiety, bo Maria Magdalena, taka bardziej nasza, ale rzeczywiście ta mantra skierowana jest do otwartych serc, do męskich otwartych Mówimy, serc. Mówimy, że jest to mantra jedności, prawda? Chodzi nam o jedność naszą kobiet, ale również chodzi nam o jedność ze wszystkimi, o jedność z naszymi mężczyznami, bo przecież mamy tak samo te aspekty męskie i żeńskie i fajnie jest to wszystko właśnie razem łączyć. Ci mężczyźni jesteście nam bardzo potrzebni po prostu i tyle. Właśnie i tak pracujemy nad sobą, czy też pozwalamy sobie, by te dwie energie w nas, energia żeńska z męską, w tym niezwykłym czasie, w którym jesteśmy, niezwykłym energetycznie momencie dziejowym, tak to czuję i rozumiem, że te energie w nas bardzo pragną się połączyć, zharmonizować, znaleźć dla siebie miejsce w jedności wewnętrznej. Tak, bez tej walki, bez tego rozpychania łokciami, tak po prostu w przestrzeni serca. Tak, i czujemy, że mantra jest jedną z dróg, bo tych dróg jest oczywiście wiele, ale że ona bardzo, bardzo w tym pomaga. Tak. Ja powiedziałabym w ten sposób, że może tutaj dla widzów słowo mantra być nieco mylące. Jest to podniosła pieśń, która gdzieś zaczyna się od cichutkich dźwięków, a potem przechodzi w dużo mocniejsze tony. Jest to naprawdę niesłychanie energetyczna melodia, może w ten sposób powiedzmy. No cóż, wiem, że chcecie zrealizować teledysk, nagrać klip do tego, tak, i udostępnić tą mantrę, tak, po prostu dać ją wszystkim, tak, w ten sposób. Tak. I w związku z tym mamy akcję, proszę Państwa, na Polak Potrafi. Tak. Tam można wesprzeć ten projekt, o co bardzo prosimy. Może jeszcze parę słów tutaj. No właśnie, drodzy kochani, my zrobiłyśmy coś bardzo po kobiecemu. To znaczy bardzo po kobiecemu, bo jakby tak bardzo zapragnęłyśmy jak najszybciej zrealizować ten klip i jakby od strony astrologicznej nawet konsultowałyśmy to jakby w tej sferze duchowej. Wszystko wskazywało na to, że to ma być nagrane w maju. I tak też zrobiłyśmy, po prostu część nawet kobiet się pozapożyczała, własnym sumptem po prostu zakupiłyśmy tanie wtedy bilety, bo jakby ta logiczna, racjonalna część w nas mówiła, to dobrze, że jest w maju, bo to jest przedsezon, czyli bilety lotnicze będą tańsze, bo Polak Potrafi kończy się, słuchajcie, właśnie za niecały tydzień i dlatego taką mamy prośbę o wsparcie. A my poleciałyśmy już wcześniej, ponieważ wiedziałyśmy wtedy, że tańsze to wszystko będzie, że będzie tańsze. A teraz potrzebujemy zebrać pieniądze, żeby pokryć część chociaż naszych własnych kosztów związanych z przelotem tam. I potrzebujemy na zgranie tego, na montaż tego klipu. Tak, na wyłowienie z tego całego ogromnego materiału, kilkunastogodzinnego, przecież tyle trwały nagrania. Tak. Dosłownie 8-9 minut, to jest naprawdę żmudna praca. Także kochani, niewiele już tam zostało, no jakieś 5 tysięcy, tak? Niecałe, może nawet. Także poczujcie, bo problem powstanie, ale i my ją z chęcią się podzielimy, to tylko no, musimy mieć na ten montaż, czyli musimy wygrać tego Polaka, prawda? Słuchajcie, my poczułyśmy, że tak jak przyszła ta muzyka do nas, jakby w darze dostałyśmy ją, także chcemy również, otuliwszy ją tymi naszymi słowami, naszą energią głosu, ponieważ mantrę śpiewa 7 kobiecych cudnych głosów z naszego teatru, które wszystkie tutaj pozdrawiam i bardzo jestem wdzięczna, że przystąpiłyście do tego. I dlatego chcemy ją Wam ofiarować, kiedy będzie ona nagrana, kiedy będzie nieprawdopodobny klip, dlatego że my na Gozo, my trafiłyśmy do wszystkich miejsc mocy. Miałyśmy tam takie zaprzyjaźnione dwie cudne istoty, dwie Polki, które nas zaprowadziły do takich miejsc, do których turyści za bardzo nie docierają.
do niezwykle energetycznych miejsc i pragniemy, by energia tych miejsc była, ona już jest, ona już żyje w tym, w tych nagraniach, żebyście mogli odebrać ją i mantrę, głosy z jednej strony i energię tych miejsc cudownych z drugiej. Cóż, ja mogę powiedzieć tylko tyle, że mantra trafiła do mnie w szczególnym momencie, mianowicie miałam wyjątkowo ciężki dzień, byłam wyjątkowo zdenerwowana, trudno mi było nad tymi emocjami zapanować, włączyłam mantrę i popłynęła ta przepiękna melodia. I drodzy Państwo, nie wiem, możecie mi wierzyć albo nie, ale w tej muzyce i w głosach, w tej pieśni, w jej słowach jest coś takiego, że po prostu nie, człowiek nie jest w stanie zachować złych emocji w tym momencie. Po prostu one się uwalniają, rozpuszczają gdzieś. Jest wspaniała energia, poruszająca. Słuchając już po raz kolejny, po prostu czułam to ciepło w sercu i wiedziałam, że cokolwiek, ktokolwiek to napisał, ktokolwiek to zrobił wcześniej i teraz jak koleżanki to opracowały, jest to wszystko działanie w prawdzie. Bardzo mnie to poruszyło. Mantra ta nazywana jest mantrą Marii Magdaleny. Była to kobieta, powiedzmy sobie szczerze, przez wieki jej legendę poniżono. Więc na dzień dzisiejszy, no nawet Kościół katolicki odwołał te swoje niesłuszne jakieś i omyłkowe teksty i no, nie zawaham się użyć tego słowa oszczerstwa na jej temat, a była to być może najwierniejsza z wiernych apostołek. Myślę, że szczególnie tu zwracam się do pań. Niech bardzo chcę, żeby ta mantra i ten teledysk ujrzały światło dzienne. Dla Marii Magdaleny, dla wszystkich Magdalen, które zostały tak, a nie inaczej potraktowane, dla wszystkich kobiet, które będą mogły rozpuścić w sobie żal, gniew, złość i zamienić to na zupełnie inne uczucie. To jest utwór niezwykły, wykonanie przepiękne. I cóż mogę jeszcze dodać? Po prostu, jeżeli ktoś z Państwa może wesprzeć ten projekt na Polak Potrafi, panie mają również konto na Facebooku, mają swoją stronę internetową. Jeśli ktoś z Państwa chce poczytać o wędrującym teatrze kobiet, a myślę, że warto, nie tylko tutaj z powodu mantry, o której mówimy, zapraszamy i ja osobiście proszę bardzo serdecznie o wsparcie tego projektu i dziękuję Państwu z góry za każdą pomoc finansową. Koleżanki zresztą dla darczyńców przygotowały przeróżne cudeńka. Właśnie, może jeszcze na koniec, proszę, powiedzcie parę słów. Znaczy, przygotowałyśmy nasze rękodzieło, czyli właśnie to chcemy się też Państwu pokazać właśnie jak twórczo jeszcze inaczej można nas odebrać i są nasze toniki poezji, są nasze łapacze snów, są nasze mandale malowane na drewnie, biżuteria, tak. Także jest naprawdę dużo niespodzianek, myślę, że fajnych. A jeszcze... nasza płyta. I nasza teraz płyta, ja teraz ja kobieta, dokładnie. Ja jeszcze chciałam też powiedzieć na zakończenie, że jeżeli ktoś jest ciekawy, co się tam na tym Gozo tak naprawdę działo, to można zajrzeć na Polak Potrafi. Tam chyba pod zakładką podróże, czy nie wiem, jest taki tekst mój napisany prozą, moja podróż duchowa Gozo i no zachęcam, jest tam trochę magii, myślę, że warto poczytać. Całe życie jest magią, dzisiaj
nasza podróż tutaj, nasze spotkanie, to wszystko jest magia i dla mnie wydarzyło się dosyć niespodziewanie, ale bardzo się cieszę, że do tego doszło. I no cóż, co już mogę powiedzieć? Ja jeszcze mogę do projektu koleżanek, do wsparcia ich projektu dołożyć swoją książkę Tarot Buchakowa z dedykacją dla darczyńcy. Jesteśmy bardzo wdzięczni. Tak jest. Ja myślę, że wszyscy będą wdzięczni waszej inicjatywie, kiedy wszystko to zapniecie na ostatni guzik i dojdzie to do skutku. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.